Dzisiaj chcę Wam pokazać, w jaki sposób pielęgnować pelargonię i w jaki sposób pozyskać nasiona. Tak, masz rację. W jaki sposób pozyskać nasiona z przekwitniętych główek pelargonii. Już lata temu moja teściowa nauczyła mnie, że wszystkie takie te kwiatostany, które już obumierają, należy usuwać, bo w przeciwnym wypadku one wysysają jakby energię z tego kwiata i uniemożliwiają dalszy rozwój nowych zawiązków z kwiatkami. Po prostu ta roślina jakby oddaje tą całą swoją energię właśnie do takiego już przekwitającego kwiatka, a nie daje tej energii do tego kwiatka, na który powinna ta cała energia iść. Także jak Wam widzicie już, że Wasze kwiatostany już tak mocno przekwitają, to po prostu je obcinajcie, tak jak ja to w tej chwili zrobiłam. A teraz Wam powiem, w jaki sposób pozyskać nasiona, w jaki sposób z takiego kwiatostanu pozyskać nasiona takie, które możemy ponownie wysiać w kolejnym sezonie i otrzymać nową sadzonkę. Powiem szczerze, że ja długo się nad tym głowiłam, długo się zastanawiałam, aż wreszcie znalazłam takie miejsce na kwiatostanie. Poszukałam takiego miejsca i nasiona się znalazły. I zaraz Wam pokażę, gdzie takich nasion szukać. Nie wszystkie kwiatostany, które przekwitają, te nasiona mają. Także chodźcie, zobaczcie, pokażę Wam. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu mam kwiatostan, w którym są takie wąsy. Ja mam nadzieję, że to na kamerze będzie dobrze widać. Widzicie? Z tego przekwitającego miejsca tutaj jest taki wąs. Nie każdy kwiatostan, który przekwita, bo na przykład ten zaczyna przekwitać i nie ma takich wąsów. Ja może gdzieś tutaj znajdę, bo kurczę, faktycznie słabo widać. Dobra, ja ten kwiatostan zetnę tutaj, żeby Wam bliżej pokazać. Widzicie? Taka strzałeczka. O, tu jest taka strzałeczka. I teraz wyobraźcie sobie, oczywiście to musi być uschnięte. Ten kwiatostan cały musi uschnąć. Jeżeli widzicie, że Wasze kwiatostany, ścinacie te kwiatostany, które już obumarły, to te, które nie mają takich nosków, to możecie ścinać od razu. A jeżeli chcecie pozyskać nasiona i widzicie, że Wasz kwiatostan, który ewidentnie nadaje się już do ścięcia, ma takie noski i chcecie nasiona pozyskać, to zostawcie. Nie usuwajcie takiego kwiatostanu, tylko zostawcie go do całkowitego uschnięcia, bo właśnie w tej części tutaj, no ja teraz tak trochę przekłamię to, słuchajcie, bo to nie jest suchy ten pręcik, a on musi być suchy. O, tutaj w tym miejscu, jak tutaj później już jest wyschnięta ta część, to tutaj w tym miejscu właśnie tu są nasiona. One tutaj już są, ja je tutaj widzę, wy pewnie, no na pewno ich nie widzicie. O, no, kiepsko. O, tutaj w tym miejscu się znajdują ze 2-3 nasionka, ale tak jak wspomniałam, ten pręcik musi być suchy, tak? Czyli jeżeli będziecie usuwać przekwitnięte kwiatostany, to róbcie to po prostu, żeby ta Wasza roślina odżyła, tak? Żeby roślina lepiej kwitła. Usuwajcie te przekwitnięte kwiatostany, ale jeżeli zobaczycie, że kwiatostan ma takie właśnie pręciki, a Wy chcecie pozyskać nowe nasiona na następny sezon, to nie usuwajcie, tylko poczekajcie, aż ten kwiatostan zupełnie zeschnie się, wtedy dopiero usuńcie ten kwiatostan. Ja wiem, że Ty się też z tym zgadzasz. Usuńcie ten kwiatostan, usuńcie te pręciki, delikatnie te nasiona, które już tutaj będą wysuszone, zbierzcie je po prostu i wtedy będziecie mieli nasiona na następny rok.